Dzień dobry, witajcie! Jakiś czas tam mieć materiale, wspomniałem, że mam jeszcze fajną bitewkę na Salemie i tak oto ta bitewka właśnie pojawia się na kanale. Mała tylko dygresja, informacja dla tych, którzy mają problemy z żołądkiem, że tu będzie trochę machania kamerą yy, i będzie takiego trochę ADHD, więc jeżeli ktoś ma problemy z tym, to przestrzegam, że tutaj trochę tego będzie, dlatego też w sumie chwilę sobie ta bitwa poczekała, ale zresztą do wniosku, że bitwa jest na tyle, na tyle tu się będzie działo i na tyle tu jest ciekawy wynik, że warto to pokazać. Salem. Cóż, Salema chyba wszyscy kojarzą jeden z pierwszych, bo w ogóle pierwszy okręt za węgiel albo jeden z pierwszych ogólnie. Chyba dziesiątkę, coś koło tego. Dobra, mogłem pomieszać. Ale w każdym razie jeden z pierwszych okrętów za węgiel, wciąż dostępny, kopia DESa, ale względem DESa troszkę się różni, a w zasadzie w materiale porównawczym jednego i drugiego okrętu, to nawet tych różnic wysło sporo, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam tam sobie zerknąć, bo o tych różnic jest naprawdę salem jest taki trochę bardziej defensywny, a des taki bardziej ofensywny, bo Des jakby salem ma swoją super naprawkę. Możesz sporo tutaj HP-ków naprawić, ale za to niestety ma do wyboru Radar Hydro i niestety nie może być jednego i drugiego względem desa. Des może mieć legendarkę, Salem niestety jeszcze jej nie ma i nie wiadomo czy w ogóle kiedykolwiek będzie miał więc jeżeli chodzi o to, to właśnie Salem gra bardziej defensywnie no i tu widzimy, że nasz dzisiejszy bohater wziął sobie zamiast radaru, wziął sobie Hydro więc tak właśnie już konkretnie defensywnie, bo sporo osób właśnie zamiast radaru na Salemie gra na Hydro i to jest jak najbardziej zrozumiałe bo radar jest krótki, no dosyć jeden, to jest chyba jeden właśnie z tych najkrótszych radarów na, na 10. tierze jeżeli chodzi o jego zasięg, a Hydro działa dłużej i łatwiej jest w sumie biorąc zagrając troszkę bardziej agresywnie, ewentualnie gdzieś tam poradzić sobie z torpedami i nawet bardziej defensywnie stojąc, właśnie tak jak tutaj przy wyspie, a nie oszukujmy się tymi krążownikami, głównie się właśnie gra, gdzieś tam w. W kompozycji z wyspą ustawiamy się i po prostu ładujemy to, co nam wypłynie, więc jakby to niech to hydro bardziej defensywnie się przydaje. A bitwa tutaj będzie całkiem konkretnie, bo wynik, wynik też miał, miał całkiem, całkiem fajny i przyjemny. Jak mamy wyścig zbrojeń, i jak teraz widzicie, że czerwoni, mimo tego, że mają sporą przewagę, to raczej zostają z tyłu. My za sobą mamy szlifierkę oraz Montane. Nawet się nie dziwię tej szlifierce, że, że nie, jakoś nie próbuje puszować, bo tutaj w tym momencie wpłynięcie w środek oznaczałoby szybko śmierć, a po drugiej stronie. Jest Sejong, jest nie jest, jest kurfusz, gdzieś tam jest Żanbard, więc Sejong puszcza swoje torpedy, pancskie obijają i w zasadzie po szlifienie byłoby zaraz. Tylko że niestety mam małą uwagę, że ten szlify nie i tak powinną burton do wszystkich, więc co to za różnica. Ale za to Jujang tutaj mógłby mieć ma tu niezłą karmę, bo ma trzy pancerniki, z czego dwa konkretne pancerniki, które wcale nie tak trudno trafić torpedami, więc będzie miał tutaj żer konkretny, no i przede wszystkim że dzisiejszy bohater będzie miał ładny żer, zwłaszcza jeżeli te pancerniki spuszują i nie spuszują jakoś tak zbyt hardkorowo i tu trzeba uważać na tył, żeby nam zaraz tam gdzieś od tyłu nie zaczęli, nie zaczęli wrzucać a kurfus się na nas skupił ładnie haeczki jak na się latają więc obijany kurwuszcik na daleko coś tam rzuca po 1000, po 4000, no ale mniej więcej gdzieś tam się już, się już cyferki kręcą. Julian ładnie świeci. Panceniki niestety moje, znaczy nasze się wycofują, więc no, raczej nas to super wsparcie, nie ma co liczyć. Udało się tutaj na tyle cofnąć, że spot spadł, nic nas nie świeci, więc możemy sobie za darmo tego kurfuszta obijać. Jest podpała, w sumie druga w bitwie. Ja pewnie już w tym momencie, no właśnie apeczki, tak jest, tutaj pamiętajcie, że mimo tego, że są 200 trójki, to to są bardzo fajne apeki. Amerykańskie apeki robią ładne kuku, pamiętajcie o tym, żeby używać, jeżeli ktoś ogląda ten materiał, żeby się zastanawiając, czy warto wrzeć Salem'a, to tak zdecydowanie warto i nawet jeżeli macie Desa, to warto to rozważyć, ale tu polecam właśnie, zobaczcie sobie ten materiał u mnie, ten porówny. porówny porównujący oba te okręty i będziecie wiedzieli czy jak grając desem to czy Salem wam podejdzie ewentualnie w drugą stronę też ewentualnie czy robić desa jak macie Salema ja uważam że oba te okręty warto przydać porcie tylko kwestia tego jak stoicie że tak powiem z węglem bo to jest jakby tu trzeba by rozważyć czy już macie coś za węgiel ciekawego czy szukacie premki czy okrętu specjalnego i tak dalej tak dalej to już zaczną się dywagania a w tym materiale skupiamy się na bitwie no i kurwusz spróbował spróbował i niestety się nie napróbował Tuwa już na stukane na kurwurście, wziął, zrobił kółko i się wycofał. Mamy Elblingę na blisko, jest w sumie dosyć groźny przeciwnik dla nas, bo gdyby nas zaskoczył jakąś burtą, to mógłby nam naprawdę nieźle sponiewierać, sponiewierać nasze opancerzenie. No i tutaj właśnie minus tego, że nie mamy radaru, chociaż w sumie Hydro już poszło, o kurfus się zaraz dopali. Nic, kurfus na dnie. Pierwszy frak. Yy, więc, no, minus i tak pewnie radar byłby już, już na przeładowaniu. Tak, to jakby było hydro, to możemy spróbować spuszować. Ale po co. Jak przecież, jak przecież ten, o tu właśnie uwaga na czacie, że czemu radaru nie puszcza właśnie napisał, że ma hydro, a nie, a nie radar, więc fajnie drużynka współpracuje, bo mieliśmy Kurfrusta, który wypłynął, dał się obić po po, po po, dziobie i właśnie się w zasadzie poszedł na dno i gra w kolejnej bitwie i teraz po kolei właśnie Żan Barcik i Elblink robią to samo, albo właśnie był tam gdzieś tam na środku, się kręcił i teraz wysunął się tutaj dał się ładnie zespotować i właśnie Salemik robi mu, I właśnie w tym momencie jak mu robi kuku na pokładzie, zostają tylko dziurki i pewnie zaraz Elbong pójdzie na dno. Żanbart się ugasił, więc będzie można zaraz. I tak jest, frak numer dwa, jean się ugasił. Najwyżej no bardzo, jeden poszedł na dno i teraz ładnie projsen wypływa bokiem. No, ale szkoda, warto właśnie fokusować się tutaj na jean żeby się go pozbyć, chociaż tutaj apeki w Proyceana by, ale by to ładnie w Proyceana wchodziło. Ojej, korci, na pewno korci, dlatego poszedł pożar na jean i od razu przerzutka Dawaj apeczki, tak jest, a żanbart się ugasił znowu, chyba. I cyk, apeki Projsena. Tak jest. Oj, Korcik. Nie, dobra, Żandbar się pali, właśnie. Był, był rzut okiem na Żandbarta, czy się fajczy i czy można dalej pakować w Preissena. Bardziej śródokręciu, okręciu, bo byłoby, byłoby mile. Żonglerka amunicją, bo widzę, że Projsena zaczął się odkręcać. No, warto było się skupić na tym Żandbarcie, żeby się go pozbyć, bo teraz będzie troszkę lżej na tej flance. No, ale niestety przegapiliśmy najlepszy moment o strzelanie w Preissena, bo tu było jeszcze trochę hapeków do nadrobienia. Kolejny pożar i Jean Bart chyba się właśnie naprawia. Tak swoją drogą tak jest. naprawiam więc trzeba, trzeba, yy, trzeba będzie się zaraz na nim skupić i go y, dobić. Tam naprawka gdzieś tam pracuje, tak jest, gdzieś tam pożarek się po, 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 pożarek się pali. Polska język, trudny język. Ale tylko jeden, więc naprawkę trochę mu tam dodrukowuje, więc fokus na Barta i pozbycie się, i trzeba będzie to puszczać, bo drużyna troszkę z tamtej strony dostaje w wciry, więc mu trzeba tą flankę jak najszybciej posprzątać. Zdecydowany plus tej flanki, to zwróćcie uwagę, że zaczęło się tutaj zestaw Yu -Yang, Montana, szlifierka i Salem, i wszyscy przeżyli. i Tylko dlaczego? Dlatego, że Czerwoni pięknie wypywali po sztuce gdzieś tam reszta z tyłu. Dawaj, dawaj, trzymamy za ciebie kciuki, to jest Twoja chwila. Ten moment. I potem pokazywali mu Faka i Czerwoni, bo po prostu ginęli jeden po drugim, wypływając tutaj przed, przed, przed między innymi Salema, Montanę. W ogóle tej ślifierki to nie będę komentował. Znacie moje zdanie na temat tego typu zagrywek. To już jest ten moment, w którym ten ćlifier powinien być na pierwszej linii. I to linią y, dowodzić, że tak powiem. A tak na razie zajmuję się zwiedzaniem resztki mapy. Kolejny pożar, mamy już 12 pożarów, 2 fragi, 200 kubek przekroczonych, więc już tą bitwa jest super. Zwiastun tragedii, czyli jeden z moich robiście osobiście ulubionych medali, do tego duży kaliber, ładnie flanko tu sprzątnięta, fajnie przetrzymany to udało się trochę cofnąć, dopiero pod koniec gdzieś tam od tego presyna w dziób zaczął trochę zbierać Salem, więc tak w zasadzie udało się to wykorzystać, tutaj tą możliwość tej wysepki i to jak pięknie wypływali jeden po drugim na pewno to zwróci na to uwagę w komentarzach, że mi tak nie wypływają, nam tak nie wypływają pojedyncze, jak wypływają to wszyscy na i wtedy jest problem. Szkoda tylko, znaczy fajnie, że się udało bronić flankę, szkoda tylko, że nikt boostów nie zbiera, bo boost to punkty. No bo mamy przewagę, więc można by sobie to trochę darować, ale jednak boost do naprawki, a w tym bardziej w tym momencie są dwa mosty do naprawki do zgarnięcia może ułatwić bardzo mocno, bardzo mocno zabawę niszczycielom, bo to głównie, głównie jakby z myślą o nich, bo to naprawki jest, bo to na nich jakby robi to największą różnicę. Co prawda nas no, Jak dalej na full hapie, więc też tutaj fajnie sprzątał flankę, świecił, cały czas torpedował, więc plusik dla Yu Yanga, bo na pewno ze spota ma całkiem sporo, tym bardziej, że Salem właśnie, nasz dzisiejszy bohater stał sobie głównie za wyspą, więc ze spota na pewno miał tam całkiem sporo nastukane Salemu tą punktową spota, bo my ze spota mamy 340, więc... Tak, tak, można, można. Mamy Sayonga, tam gdzieś dalej jest drugi Salem i Sewastopol zostały trzy krążowniki. Bitwa jeszcze się nie skończyła. Pamiętajcie, że wszystko się może jeszcze zdarzyć. Nie wiem, w jakim stanie jest tam Wenecja oraz Shima, bo jej nie widzę. Shima jest też prawie cała, Wenecja ponad połowa HP-ków, więc gdyby się teraz fajnie zgrupowali Czerwoni, no to mogliby to jeszcze spokojnie, może nie, może spokojnie nie, ale jeszcze jakby to pokombinowali trochę, to byłaby to bitwa jeszcze do wyciągnięcia. Salem jest. Salem potrafi zmienić w dobrym momencie bieg bitwy. No, Sewastopol jest jaki jest. Sejong, dobre torpedy i i robi się nieciekawie, tylko w tym momencie Sajank jest trochę w złym miejscu na torpedowanie, bo dla niego najważniejsze torpedy w tym momencie to ewentualnie Montana, Sztyfien, ewentualnie my dla niego torpedy, więc, e, więc to trochę jakby rozumiem, że się próbuje wycofać w tym momencie. Tylko że ja na jego miejscu bardziej gdzieś tam płynąłbym, może e, za te wyspy gdzieś tam w okolicy linii H. E, o ładna cytadela swoją drogą, ładnie tutaj Sajank cytadela wziął, e, cytadela numer 1 tak swoją drogą. Więc raczej płynąłbym w tamtą stronę, żeby, żeby dekapować i inaczej bardziej, bardziej torpedować tutaj między te wyspy, gdzie właśnie wtacza się Montana, gdzie jesteśmy my, gdzieś pewnie wtoczy się tak itd., bo tutaj trzeba się spodziewać tego, że ci, którzy byli na tej France, będą się gdzieś tam między tymi wyspami tutaj wtaczać w stronę, stronę Kapa. Więc A tak, to w tym momencie jedyne, co może torpedować, to Yu Yanga. Gdzieś tam, tu między w, tym, w ten przesmyk, a tak naprawdę to i tak nie storpeduje, bo to ma torpedy głęboko wodne, więc nic mu nie zrobi. Yy, Także trochę, trochę słaba decyzja. No ale yy, w sumie dla niego może i nie taka słaba, bo się zedmówi, może dosimy trochę postrzelać, więc jakby cyferki rosną, ale niestety na wygraną szansę się zmniejszają. Sebastopol swoją drogą jest cały, całe hopeki, czekaj, jestem, co robił, całą bitwę. Yy, lecą mapeczki w Salema. Tak, warto zaryzykować na tej odległości apekami, bo Salem, no Salem i Des nie grzeszą pancerzem, można tam w niektórych fajnych miejscach na większej odległości wpakować, wpakować fajną bułę. Lecą 380 z Sewastopola, na szczęście jakoś tak nie mrawo, one tu wpadły, na szczęście więc za wiele nie zrobiły. 250 tysięcy już przekroczone, w zasadzie tu już mamy 260 tysięcy, bo tam ładna salwa w Salem'a wyszła. Jak, jak nie było widać akurat, to ładnie tam gdzieś go, ładnie no, gdzieś tam i jesteśmy fokusowani, więc naprawka poszła, cyk, kolejne, kolejne apeki lecą w stronę Salema, gdzieś tam na ledwo ledwo zasięgu. Fajnie jakby te nasze pański, które całą bitwę, ta Montana i w całą bitwę nie wypłynęli przed naszego Salema z dzisiejszej z tej powtórki i dalej podtrzymują swoją zasadę nawet bym powiedział więcej, ta montana zaczęła się cofać z tego co widać, więc... O, Halsey się odpalił, teraz będzie jeszcze większy DPM. Morderczy DPM będzie jeszcze bardziej morderczy, będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej sprzątania. W międzyczasie Sajon gdzieś tam wykitował, został tylko Salem oraz Sewastopol i Sewastopol poszuje przed siebie. Salem zaraz będzie miał problem, bo, bo gdzieś tam wejdzie, wejdzie w tyłek Wenecja. A my, jak widać, powoli bitwa kończy się, ładnie obserwujemy jak dwa pański... No ale najważniejsze, że przeżyły tą, tą bitwę, że udało się przetrzymać tą flankę, to nie mówię nie, fajnie, że tam wspomagały, ale najwyższa pora, żeby trochę na siebie wziąć. Fajnie jak początkowo trochę burtą, więc Apeki ładnie robią bryt, jak to zauważył bohater bitwy na czacie, 200 trójki robią, robią kuku. No i Sewastopol zaczął się ustawiać frontem, więc zaraz będą hajeczki. Jeszcze tylko dycha do 300 koła, jeszcze, jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce, Dawaj, dawaj, ładnie 3600. Uszkodzona wieża, czyli Sewastopol leciał ładnie po naszej, po, po, górnych, po górnym pokładzie. 300 koła przekroczone. My sobie będziemy powoli szykować się do przejścia, do podsumowania, bo został już tylko Sewastopol, Wenecja. Tak jak mówiłem, wpakowała się tam w Salema od tyłu i zrobiła mu wiaterką z tego co domyślacie. Przechodzimy do podsumowania. A podsumowanie prezentuje się następująco: 313 tysięcy, 2 fragi, 1 cwd, 13 popaleń duży kalibra z zwiastą tragedii. Salem, jak to mówią, 200 trójki zrobiły bryt, 2,800 bazowego, no tu było głównie strzelanie do panków, więc bazowe, gdyby to było zrobione obrażenie na trochę bardziej krążkach i niszczycielach, chociaż tam Elbląg był trochę obijany, to mogłoby to być spokojnie powyżej trzech, e, trzech koła. E, cóż, kurwości 90 tysięcy, właśnie prawie cały Elbląg, Price no widzę tu głównie pancerniki obijane, 166 zobeków, 70 pPków, 75 pożarów i prawie milion no dobra, prawie milion to przegięcie. Ponad 800 tysięcy, wytankowane było tutaj trochę tego strzelania. Więc y, dzięki Bięgnie y, za podesłanie bitewki. Mam nadzieję, że bryt na cele mi się podobało. No ja zawsze zapraszam na inne materiały. I trzymajcie się. Do następnego. papa! Pa.